Przepełnione przychodnie i oddziały pediatryczne. Grypa nie odpuszcza, a na dodatek w niektórych placówkach brakuje lekarzy. W Cieszynie braki kadrowe spowodowały zamknięcie oddziału pediatrycznego, a rodzice z dziećmi odsyłani są do okolicznych miejscowości. Oddział pediatryczny czasowo w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 zaprzestaje udzielania świadczeń zdrowotnych. Najbliższe ośrodki realizujące świadczenia ze zakresu pediatrii to Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oraz Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach przy Szpitalu Miejskim w Żorach. Czytamy w oświadczeniu wydanym przez szpital. To bardzo duży problem, bo dziś w Polsce zajętych jest 9 tysięcy łóżek pediatrycznych na 14 tysięcy dostępnych we wszystkich szpitalach. I choć lekarze przyznają, że okres świąteczny nieco spowolnił rozwój zachorowań, to sytuacja w województwie śląskim trudna jest od kilku tygodni. I tak na przykład w szpitalu miejskim w Tychach tylko w grudniu małych pacjentów było ponad stan. Wróciły te problemy infekcyjne, których nie było w okresie pandemii, czyli głównie RSV, głównie wirusy grypy, cały czas wirusy dotyczące również przewodu pokarmowego, ale największy problem w tej chwili to wirusy te, które dają nam infekcje dolnych dróg oddechowych, czyli zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, kiedy małe dzieci chorują z dużą dusznością, no, z stanami takimi zagrożenia bezpośrednio zdrowia, nawet czasem życia, wymagają często również nawet hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii. Zdarza się również, że dzieci zakażone są kilkoma wirusami jednocześnie albo z jednej choroby przechodzą w drugą. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i trudno jednoznacznie stwierdzić, kiedy faktycznie nastąpi szczyt zachorowań. Poświąteczny spadek zachorowań zauważają również nauczyciele w szkołach, choć i tam absencja uczniów jest zauważalna. Mamy obecnych 83% uczniów, także frekwencja jest dosyć dobra. No, najgorsza sytuacja występuje w klasach pierwszych, tam gdzie uczniów jest nieobecnych około 6-7, natomiast w pozostałych klasach, no powiedzmy, jest taka w normie, jest troszeczkę zawyżona, ale na razie nic nie wskazuje na jakiś taki stan epidemiczny. Bo to właśnie szkoły i przedszkola są tym miejscem, w których najczęściej dochodzi do zakażeń. Jak przed świętami informował katowicki sanepid, to nawet 40 tysięcy zachorowań w ciągu tygodnia. Danych noworocznych jeszcze nie opublikowano. W związku z rosnącą od kilku tygodni liczbą zachorowań, głównie wśród dzieci i młodzieży, prawdziwe oblężenie przeżywają nie tylko szpitalne oddziały i przychodnie, ale również apteki. Pacjenci masowo kupują leki o działaniu przeciwwirusowym, a także testy, z dostępnością których chwilami może być problem, bo brakuje ich w hurtowniach. Śląska Izba Aptekarska poinformowała jednak w poniedziałek, że magazyny zostaną uzupełnione w ciągu kilku najbliższych dni. To są leki, które powinno się przyjmować po konsultacji z lekarzem. W związku z tym musimy zwrócić uwagę na to, że leki z grupy leków przeciwwirusowych stosujemy przeważnie po jakiejś diagnostyce. I tu widzimy w tej chwili duże zainteresowanie testami diagnostycznymi typu COMBO, czyli to są takie testy, które pomagają nam w diagnostyce i oznaczeniu typu wirusa, czyli to, co wspomniałem na początku, czy to jest wirus grypy typu A lub B, wirus RSV czy wirus SARS-CoV-2 wywołujący COVID-19. Testy dostępne są w aptece bez recepty, jeśli oczywiście w ogóle można je w danej chwili dostać. Taki zrobiony samodzielnie test może pomóc lekarzowi w zdiagnozowaniu chorego i dobraniu leków. Jak podkreślają lekarze, duża liczba zachorowań wciąż wynika z braku profilaktyki, jak na przykład szczepień przeciwko grypie.